Ministerstwo Ziobry przelało miliony dla ojca Rydzyka. Posłowie suwerennej Polski się tłumaczą? Fundusz Sprawiedliwości ma niezwykle ważne zadanie. Ma on na celu pomóc ofiarom przestępstw. Ma zapewniać pomoc doraźną i natychmiastową osobom, które są szczególnie pokrzywdzone, bezbronne. Właśnie ujawniono wydatki funduszu z czasów rządów w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jednym z największych beneficjentów była Fundacja Ojca Rydzyka. Politycy partii Ziobry gęsto się tłumaczą. Pamiętajmy, że Fundusz Sprawiedliwości to są pieniądze publiczne, pieniądze, które zostały w ramach funduszu celowego przeznaczone na szczególny cel publiczny, jakim jest pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, jakim jest przeciwdziałanie przestępczości, przypomniała na antenie Polsat News Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, nowa rzeczniczka praw obywatelskich. Podkreśliła przy tym, że pieniądze nie były wydawane w sposób transparentny, a dostęp do nich nie był równy dla wszystkich beneficjentów. Były wydatkowane ze złamaniem zasad finansów publicznych, czyli zasad jawności, celowości, oszczędności wydatków, stwierdziła wprost RPO. Fakt zapytał posłów partii Zbigniewa Ziobry, co sądzą na temat tego, jak wydawane były pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Nasz reporter przypomniał, że duże kwoty powędrowały do Torunia na Fundację Rydzyka. Do 2026 roku fundacja miała jeszcze dostać ponad 7 milionów złotych. Politycy zapewniają, że wszystko jest w najlepszym porządku. Każdy wydatek może podlegać ocenie, natomiast około 400 milionów złotych trafiło na sieć ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami, podkreślał Sebastian Kaleta. Część środków faktycznie zostało wyasygnowanych do organizacji pozarządowych, które miały za zadania i zrobiły to, zrealizować zadania mające przeciwdziałać popełnianiu przestępstw, dodał. Dokąd wędrowały pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości? Wszystko było transparentne i przejrzyste. Wielokrotnie tutaj w parlamencie wyjaśniałem wątpliwości wszelkiego rodzaju posłów, zapewnił Michał Wójcik z Suwerennej Polski. Zarówno pan prezes Kwiatkowski, który dzisiaj jest senatorem, a był wówczas prezesem NIK, ani później pan prezes Banaś, nie stwierdzili nielegalności działań resortu sprawiedliwości w kontekście tego funduszu, mówi faktowi Wójcik. Pamiętam, jak za rządów PO, dotacje trafiały do środowisk bardzo mocno lewicowych. Fundusz Sprawiedliwości ma swoje cele, które ma za zadanie przez te pieniądze, które pochodzą od przestępców wykonywać, bo warto podkreślić, że Fundusz Sprawiedliwości to są pieniądze przestępców, kary zasądzane przez sądy na przestępców. Najczęściej są to pijani kierowcy, którzy w ramach nawiązki muszą wpłacić na rzecz Funduszu Sprawiedliwości, i później w ramach tego Funduszu Sprawiedliwości pieniądze są przekierowywane na różnego rodzaju cele, które odpowiadają ustawowym zadaniom funduszu, mówi Jan Kanthak z Suwerennej Polski.